Prius Victus. Po dzień po bitwie, według mnie zakończony sukcesem. Najpierw byłem nie do końca spełniony, zdenerwowany, ale dzisiejszego poranka po godzinie 8 sprawiła się rzecz, która mnie bardzo zadowoliła. I teraz przejdźmy do szczegółów. Wczoraj spakowałem się, wziąłem swój stary plecak, 20-paroletni, który towarzyszył mi w Bieszczadach, Pieninach, Beskidach, kiedy jeszcze mogłem chodzić i zwiedzałem nasze piękne polskie góry. Przyczepiłem sobie karimatkę, wziąłem swój śpiworek, butelkę wody, 1,5-litrową na głodówkę, powerbanka, ładowarki, słuchawki, 9:50, wcześniej chyba wysłałem maila do rzecznika, informując, że rozpoczynam strajk głodowy w sądzie i warunkiem jego zakończenia będzie uruchomienie sprawy, która sprawdzi to, czy sędziowie, prokuratorzy w Środzie Śląskiej działali zgodnie z prawem. Pojechałem, zaparkowałem, wszedłem do sądu z plecaczkiem. Plecak schowałem pod ławeczkę, usiadłem, wiadomo, blisko toalety, żeby, wiadomo, można było z toalety korzystać. Osoby, które przechodziły, mówiły mi dzień dobry, strażnicy, którzy tam pracują, też grzecznie, panie pracownicy, też wszystko w porządku. Pojawił się sędzia, nie będę wymieniał nazwisk, ale ten pan jest dla mnie specyficzny, mam zastrzeżenia do jego kultury, nie powiedział mi dzień dobry, a pojawił się jako drugi. A wiem, że jestem starszy od niego. To z tego, co ja wiem, to powinien powiedzieć mi dzień dobry i ja byłem w miejscu, to on doszedł do miejsca. To tak ja, mi się wydaje, powinien. Nie powiedział. Ale on sobie wchodził na te swoje sprawy, wychodził, ale jak on szedł, chodził po schodach na górę, pewnie tam mają swój pokoik, spojrzał na mnie. Czyli... bo też dostałem od rzecznika pismo, że powiadomili, żeby się ustosunkował prezes sądu, czyli wiedzieli. I teraz oceniając plecak i tak dalej, to każdy się zastanawiał, o co chodzi i co zrobić. Nie atakowali mnie. Było grzecznie, ja czekałem. Przyznaję się, stres był. Bo mam zegarek z tętnem, tu miałem 120 coś, czyli to stresik. Ale też pamiętam pierwszy wyścig, to miałem na starcie 170 i to był stres. To pamiętam, to nawet trener mi mówił, że spalam się. No, ale dobrze, idziemy dalej. I czekałem, co się wydarzy. I teraz, wziąłem sobie słuchawki, moją ulubioną książkę hrabiego Monte Cristo. Siedziałem grzecznie i słuchałem książkę. Ludzie wchodzili, wychodzili. Czekałem. No, można powiedzieć niby spokojnie, ale tak naprawdę do końca to spokojnie nie byłem. I sprawdziłem w internecie, że wstępnie niby sąd miał być czynny do 14:00. Przyszła godzina 14:00, nic się nie wydarzyło. Potem 14:30 też nic się nie wydarzyło. Ale 14:40 zaczęły panie sprzątać na korytarzu. I to pamiętam, jak strażnicy szli do toalety, przechodzili. Ja nie łapałem kontaktu wzrokowego, przechodzili koło mnie i tak się działo. Do godziny 15:30. Jeszcze wychodzili z sekretariatu, nawet wiem, że
osoby takie bardziej ważne mówiły mi do widzenia. Ja oczywiście też odpowiadałem do widzenia. I to było takie rozpoznanie przeciwnika. Zakładam, że nie chcieli afery, bo nie wiedzieli, jak to się skończy, jak ja się zachowam. I każdy czekał, oni i ja, co się wydarzy. No i tak jak wspominałem, 15:30 podszedł do mnie strażnik. No i powiedział, że zamykają, żebym opuścił sąd. No ja powiedziałem, że nie opuszczę. Według 54 punktu Konstytucji mam prawo manifest uruchomić. No i oni, no coś tam zaczęliśmy gadać, ale starałem się nie prowokacyjnie, grzecznie i powiedziałem, ja panów rozumiem, bo powiedzieli, że wezwą policję. To powiedziałem, proszę wezwać. No i oni tak niechętnie, bo to wiadomo, że będą mieli problem, kłopoty, bo każdy nie chce. I ja powiedziałem, proszę wzywać policję. No to oni tak zaczęli rozmawiać między sobą, no to powiedział jeden do drugiego, idź. No i poszedł. Przyszło dwóch panów policjantów. I nie robiłem prowokacyjnie, tak jak niektórzy wrzucają filmy, że niech się pan przedstawi, pana numer i tak dalej. Na telefoniku nagrywałem dźwięk, nie pokazałem tego, nie prowokowałem, bo wiedziałem, że tak oceniłem, że nie ma sensu, że spokój. No i oni powiedzieli mi, żebym wyszedł. No ja powiedziałem, że nie i zacząłem mówić dlaczego. No i taka była dyskusja, ale spokojnie, nikt nikogo nie prowokował. No i ten jeden policjant mówił do mnie, tu było mądre, że a czy mam zgodę na manifestację od miasta? No ja powiedziałem nie, ale i że się nie zgodzi. Potem taka dyskusja trochę historyczna. On, no to 20 parę lat miał, nawet chyba nie miał 30, to powiedział, co to historia. Nie wdawałem się w dyskusję na temat historii i powiedziałem, że nie, no ale to on mi powiedział, że no to mnie ukarają i będę miał kłopoty, bo to jest łamanie prawa i tak dalej, skoro nie mam zgody, bo tłumaczyłem, że mam maila, ale musi być zgoda i tak dalej. No i powiedzieli, żebym jednak opuścił, a ja powiedziałem, nawet jeżeli bym chciał, to i tak raczej jest to problem, dlatego że kiedy bardziej się denerwuję, to no, nie jestem w stanie chodzić. A denerwowałem się i jeszcze no, mam plecak, a mój plecak trochę ważył, bo tam no, parę gratów, śpiwory, ładowarki, coś tam do mycia, szczoteczka, pasta, takie pierdoły. Niby nic, a dla mnie to był jednak coś ważyło. No i tak się dogadaliśmy, że oni mi pomogą, no i pomogli mi. Wzięli plecak mój, wyszedłem, grzecznie mnie odprowadzono i no, pojechałem do domu. Uznawałem to za porażkę, że poległem, ale tak jakby jeżeli mamy walczyć, to trzeba walczyć sensownie do końca. I tu nie miałem do końca prawa. Pokazałem, że jeżeli określam się, to będę robił, jestem konsekwentny. Niektórzy mogą powiedzieć, że stchórzyłem i tak dalej, ale wracajmy do dnia dzisiejszego poranka. Dnia dzisiejszego, czyli dzisiaj mamy, Boże, 10 bodajże, 10 rano dostałem z prokuratury, z Warszawy informację, że prokuratura jednak zajmie się tą sprawą. I mam takie pismo i protest miał być zakończony właśnie, kiedy dostanę taki dokument. Czyli bitwa, można, ja uznaję, że słusznie
cel został osiągnięty, straty zerowe, dlatego że nie mam żadnej kary. Pokazałem, że nie żartuję, że biorę to na poważnie i teraz to niestety powiem. To wydarzenie z tym chłopcem, tam no ktoś katował dziecko, miał połamane ręce, nogi i sędzia to widział i nic z tym nie zrobił. Tak samo policjanci i tak naprawdę ja będę walczył o to, bo nie może być coś takiego, że człowiek, bo jemu się nie chce. On nie chciał, żeby pisać coś, on to odrzucił. Tam ojciec biologiczny tego chłopca się starał o to, żeby go przejąć. Sędzia się na to nie zgodził. No tak, tak słyszałem, dokumentów nie widziałem, ale takie są informacje. I dla mnie to jest straszne. Tak samo w piśmie do rzecznika praw napisałem, że kiedy ja byłem kopany, to jeżeli bym uderzył głową o coś, co by spowodowałoby jakieś poważniejsze uszkodzenie, no to mogłem nawet umrzeć. Albo moje kalectwo mogłoby się pogorszyć. Ale to jeszcze nie wszystko. A załóżmy, kiedy broniłem się, unikając ciosów, mogłem... Były szanse, że napastnika mogłem też ja skrzywdzić. I to wszystko to była kwestia mojego zachowania, a było duże prawdopodobieństwo, że mogło to się skończyć strasznie. I co zrobiła prokuratura z tym? A co zrobili policjanci? Tak samo jak ci policjanci, którzy mnie wypraszali z sądu, no to jeszcze rzecz muszę fajną przytoczyć, bo kiedy zostałem zmuszany do przepisania tego mieszkania, w którym teraz mieszkam, przyjechała policja i zapytałem, czy policjant ma obowiązek jakiś dokument stworzyć z interwencji. I co się dowiedziałem? To jest chore, przynajmniej dla mnie, i przerażające. Nie muszą nic takiego robić. To przełożony albo instytucja nadrzędna ma wnioskować o taki dokument, dlatego że jak opuszczałem sąd, to zapytałem, czy będzie taki dokument, czy mogę dostać. A oni nie. Ja nie mogę. Jedynie jakaś instytucja, rzecznik, albo prokuratura i tak dalej. No to proszę zwrócić uwagę, jak to źle funkcjonuje. Przyjeżdża policja, dzieje się coś złego, nikt tego nie notuje, nikt tego nie zapisuje i potem w sprawie sądowej jak sędzia ma ocenić coś, co nie jest dokumentowane. No to jest chore. I dlatego... No piękna rzecz, że dla mnie jest coś takiego, że jestem tym malutkim patriotą i ta moja kropelka drąży tą skałę. Pewnie może wielu się nabija ze mnie, że jestem idiotą, bo robię coś takiego, co nie ma najmniejszego sensu, ale dla mnie ma to sens. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli wielu ludzi podjęłoby takie rzeczy, żeby naprawiać to, co jest złe, a nie godzić się na to, no to byłoby lepiej. Proste. Akcja i reakcja, ale myślenie. Zastanawianie się i granie w szachy. Czy coś ma sens, czy nie ma sensu i tak dalej. Bardzo dziękuję. Teraz czekam miesiąc na kroki prokuratury i szykuję się do składania do miasta zgody na protest, bo
Jeżeli trzeba grać, to trzeba grać fair do końca. Oni nie grają fair, bo nie przestrzegają prawa. Czyli trzeba wygrać ich bronią, czyli stosować się do prawa. Czyli potrzebne jest zezwolenie. Samo to, że jeżeli złożę zezwolenie, no to już ktoś się dowie, że jest jakiś idiota i wariat, który będzie szalał. A teraz to jest czas przed wyborami. Nie mogą sobie pozwolić na coś takiego, żeby wychodziły rzeczy. Na tą chwilę dziękuję. Pozdrawiam.